Dobrze. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu firmy IFS oraz serwisu Decyzja IT na webinarium zatytułowanym Realizacja prac utrzymaniowych w terenie wspierana systemem IFS Application. Nasze spotkanie prowadzi Pan Marek Cichosz, Senior Business Consultant. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie zadawania pytań, zachęcam, można je wpisywać w okienku czatu bez polskich znaków. Oddaję głos panu Markowi Prelegentowi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie na to webinarium. Chciałbym Państwu zaprezentować, w jaki sposób przy wsparciu narzędzi, które oferuje firma IFS, można realizować prace utrzymaniowe w terenie. W przypadku tego typu prac tutaj wiele czynników należy wziąć pod uwagę. Dlatego ja w pierwszej części prezentacji chciałbym Państwu powiedzieć ogólnie o rozwiązaniu. Następnie chciałbym pokazać przykład obsługi, czyli takie praktyczne zastosowanie jednego przypadku, w jaki sposób można zlecić pracę, w jaki sposób ją zaraportować, będąc poza firmą, będąc w terenie i w jaki sposób, jakie rezultaty po stronie systemu, który posiada firma, będą widoczne. Następnie chciałbym opowiedzieć o trzech przykładach zastosowania tego rozwiązania i podsumować prezentację. Przewiduję, że około 50 minut to potrwa. Wprowadzenie. Dla tych z Państwa, którzy nie słyszeli jeszcze o firmie IFS, parę słów informacji ogólnych. Firma IFS powstała w 1983 roku w Szwecji. Obecnie zatrudnia blisko 3000 pracowników i posiada ponad 2400 klientów. Można powiedzieć, że codziennie aplikacja jest uruchamiana przez ponad 1 000 000 użytkowników na całym świecie. Firma ma swoją siedzibę główną w Linköping w Szwecji. Do Polski firma zawitała w 1992 roku. Wówczas to powstała firma IFS Poland, która do chwili obecnej istnieje, a w 2001 roku firma matka obdarzona zaufaniem i utworzyła w Polsce centrum na Europę Centralną i Wschodnią. I właśnie ta druga organizacja, która skupia 15 krajów w regionie, ma też siedzibę w Polsce, w Warszawie. W szczególności w Polsce mamy 4 biura w Warszawie, w Krakowie, w Gdyni i w Poznaniu. Tak jak Państwo widzicie ze slajdu, liczność zatrudnienia to jest ponad 100 pracowników, to się waha w zależności od tego, jakie, że tak powiem, jaka jest sytuacja. Natomiast generalnie razem te siły Polski i IFS stanowią ponad 400. Panie Marku, przepraszam, że weszłam w słowo. Czy mógłby Pan mówić troszeczkę głośniej i bliżej mikrofonu? Tak, postaram się oczywiście. Dobrze, teraz jest znowu wszystko w porządku. To dobrze, proszę kontynuować. Dziękuję bardzo. Koncentrujemy się na kluczowych sektorach w naszym rozwiązaniu, czyli słuchamy, co mówią klienci, którzy reprezentują te właśnie sektory i staram się dostarczyć rozwiązanie, które najbardziej odpowiada tym potrzebom. Ale w szczególności ja chciałbym się tutaj skupić na elementach, które dotyczą właśnie energetyki i usług użyteczności publicznej, bo tam to rozwiązanie może znaleźć zastosowanie, jak również sektora choćby dystrybucji gazu, tak? My tutaj to mamy razem w takiej grupie sektor ropy i gazu. Sektora konstrukcyjno-budowlanego,
oraz dostawców usług. I tutaj, że tak powiem, ta grupa klientów, zresztą tak zaproponowałem, żeby do takiego grona skierować zaproszenie na owo webinarium. Z punktu widzenia tego, co właśnie robimy dla rozwinięcia naszego rozwiązania, znalazło odzwierciedlenie w ocenach, które wystawiła nam firma Gartner, która cyklicznie przygotowuje takie klasyfikacje dostawców rozwiązań informatycznych, i proszę zauważyć, że w obszarze rozwiązań do zarządzania serwisem w terenie plasujemy się w kwadrancie liderów. Podobnie też w tym ogólnej ocenie dla dostawców rozwiązań ERP, które tutaj potwierdza to, że nasz wkład pracy daje pozytywne efekty w uzyskanej wartości, którą dostarczamy na rynek dla naszych klientów. Teraz chciałbym ogólnie opowiedzieć o rozwiązaniu, które może posłużyć właśnie jako wsparcie dla pracowników w terenie. Nasza aplikacja jest stosunkowo szeroka funkcjonalnie. My zwykle przedstawiamy funkcjonalność tak, żeby dała się zmieścić na jednym slajdzie w postaci takich właśnie cegiełek, przepraszam. Ale my w tym webinarium skupimy się tylko na niewielkim fragmencie, co też pokazuje, że w jaki sposób można zaimplementować, jeśli aplikacja jest komponentowa, fragment tej aplikacji w sposób dedykowany, co daje też dodatkowe możliwości, bo my możemy zarówno oferować pełne, kompletne rozwiązanie ERP wraz właśnie z rozwiązaniem, które może posłużyć w części serwisowej, które nomen omen jest integralną częścią tego rozwiązania, jak i fragmentarycznie to rozwiązanie do integracji z innymi systemami w otoczeniu informatycznym klientów. Myślę, że tutaj przygotowałem taką mapę, architekturę funkcjonalną rozwiązania. Mam nadzieję, że ona w sposób taki bardzo ogólny, ale i ukierunkowany dostarczy informacje, o co tak naprawdę, o jakich funkcjonalnościach chcę opowiadać podczas webinarium. Klienci posiadają w chwili obecnej, każdy z klientów, każda z firm, która zajmuje się dostarczaniem usług do obsługi majątku, czy to własnego, czy to majątku swoich klientów, posiada istniejące środowisko informatyczne, jakie ono by nie było. Są tam różnego rodzaju systemy, systemy eksperckie, systemy klasy GIS, klasy SCADA, systemy MES, systemy ERP, i takie, zdajemy sobie sprawę, że zawsze to środowisko w jakiś sposób jest ukształtowane, więc zwykle składając swoją ofertę, określamy też, na jakiej zasadzie chcemy się z tym środowiskiem zintegrować. A w ramach funkcjonalności, tą, którą my oferujemy, jeśli mówimy o majątku, to obowiązkowo musimy udostępnić miejsce, w którym infrastruktura tego majątku będzie mogła być zarejestrowana. I tutaj mówimy zarówno o infrastrukturze, ja to w cudzysłowie też podaję, punktowej i liniowej, czyli mówimy zarówno o budynkach, jak i o sieciach, i takowe możliwości nasz system umożliwia. Oczywiście do obsługi majątku mamy zasoby, mają Państwo zasoby, które są reprezentowane zarówno przez pracowników i zespoły, jak i przez sprzęt służący do realizacji zleceń roboczych, bo to kolejny element, który tutaj występuje. Aby majątek można było utrzymywać w odpowiedniej kondycji przez cały czas, dobrze jest zaimplementować obsługę profilaktyczną, która zapobiega awariom w ogólności rzecz biorąc.
Majątek zawsze jest opisany dokumentacją. Jej szczegółowość, jej rozmiar jest bardzo różny w różnych branżach, ale niemniej stanowi bardzo istotny, nierozerwalny element do rozwiązania. W związku z tym i miejsce, w którym można taką dokumentację składować, zarządzać nią i zaprezentować. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest dostarczenie zintegrowanego zarządzania zapasami i zakupami, a zatem i też te komponenty, które umożliwią komunikację z dostawcami, obserwację stanów magazynów bezpośrednio z poziomu zlecenia roboczego. Do kontaktu z klientami mamy kilka rozwiązań. Jednym z nich jest Centrum Wsparcia. Tutaj akurat tym elementem się posłużyłem. No i w zasadzie to nie stanowi nic szczególnego. Być może jeszcze dodając to, że można to Centrum Wsparcia oczywiście opublikować dla klientów, którzy będą mieli użytkowników business to business i będą mogli korzystać, sami rejestrować swoje oczekiwania, problemy, które się pojawiają w eksploatacji sprzętu. I tak jak mówię, jak wspomniałem już, tutaj nie ma nic szczególnego w tym rozwiązaniu. Kolejnym elementem, o którym chcę powiedzieć, który wnosi pewien element nowości do tych rozwiązań, bo jak mówię o naszym rozwiązaniu, to też daję sobie sprawę, że rynek oferuje wiele podobnych rozwiązań. Niemniej chcę podkreślić, że te elementy, które prezentuję, one są integralnie związane z funkcjonalnością zarówno ERP, jak i tą specyficzną dla obsługi działalności serwisowej i utrzymaniowej. Zatem ten element to mobilne zlecenia robocze. To rozwiązanie, które ma swoje dwie strony. Jedną z nich jest ta instalacja centralna, w której są wszystkie procesy rejestrowane i komunikują się z istniejącym środowiskiem informatycznym, a z drugiej strony są to aplikacje mobilne, które są używane przez pracowników, których typowym zajęciem jest praca w terenie i realizacja zgłoszeń, realizacja zamówień, które spływają od klientów. I są jeszcze dwa elementy. To jest wbudowana integracja z GIS. Standardowo jest to integracja z systemem ArcGIS firmy ESRI, ale to jest niejako platforma do tego, żeby można konfigurować ten interfejs do współpracy praktycznie z dowolnym systemem GIS. I bardzo istotny element dla tych państwa, dla tych firm, które posiadają liczbę zasobów większą, co należy rozumieć przez większą, można powiedzieć, że kilkadziesiąt pracowników, którzy pracują w terenie, muszą być w czasie rzeczywistym harmonogramowani. Czy to będzie 50, czy to będzie 30, to jeszcze pokażę Państwu pewne liczby, które o tym decydują, natomiast tutaj mówimy o mniej więcej o takich ilościach. My mamy klientów, którzy mają grubo ponad 1000 pracowników i tam posłużenie się systemem, który wspiera dyspozytora właśnie w przekazywaniu tych zadań, jest niezwykle istotne. Praktycznie bez takiego systemu nie dałoby się zarządzać taką grupą pracowników w terenie. Także po tym krótkim wstępie, jeszcze warto dodać, że z punktu widzenia tego, że rozwiązanie z klasy ERP, są dostępne te komponenty wspierające, czyli księgowość, finanse, zarządzanie projektami, BI, zarządzanie zasobami, HR-y, to te elementy oczywiście jak najbardziej wchodzą w grę. Ale zacznę tutaj od tego elementu mobilne zlecenia robocze. Rozwiązanie mobilne zlecenie robocze, tak jak wspomniałem, ma swoją część po stronie systemu
tego centralnego i ma rozwiązanie na terminalach. W szczególności na terminalach możliwe jest posadowienie na urządzeniach, które mają platformę androidową bądź Windows 8, Windows 10. Także tutaj jest dwojakie rozwiązanie. One oczywiście ze względów graficznych systemu różnią się graficznie, natomiast funkcjonalnie są niemal identyczne. I teraz chciałbym Państwu pokazać taki przykład obsługi, w szczególności wymiany instalacji urządzenia pomiarowego w terenie. Zacznijmy od zgłoszenia problemu. Klient, który posiada jakieś urządzenie, to jest stacja, to jest jakieś łącze kablowe, które jest jeszcze wyposażone zapewne w licznik energii elektrycznej, zauważył, że dzieje się jakiś problem z tym licznikiem. I może to zgłosić do firmy, która opiekuje się tą infrastrukturą, w tradycyjny sposób telefoniczny, jak najbardziej będzie obsłużone, ale może też skorzystać z portalu osobistego, który umożliwi zarejestrowanie takiej usterki i puszczenie jej w ruch bez konieczności dzwonienia, czyli bez czekania na to, aż się połączymy i operator odbierze. Oczywiście nie wspominam tutaj, znaczy to wspomnę, tak, o tym, że można też faksem wysłać takie zgłoszenie, ale raczej skupiam się na tych metodach, które są obecnie bardziej preferowane. No i oczywiście mailem, prawda? Mailem też jak najbardziej można takie zgłoszenie wysłać. Ten mail może trafić na odpowiednią tak zwaną bramkę, która będzie odczytana i przetworzona do systemu. Też tutaj pewne elementy automatyki można wpleść. Ale ja się skupię na tym rozwiązaniu z portalem. Jak taki portal może wyglądać? To jest bardzo uproszczona formatka, która posiada miejsce, gdzie możemy takie zgłoszenie wprowadzić. Jak widzimy, to jest portal, który jest utworzony, nie tyle utworzony, co przygotowany dla użytkownika PL klient 2 i wszystkie zgłoszenia, które stąd będą zgłoszone, oczywiście będą już od razu sygnowane tym inicjałem klienta. Do złożenia zgłoszenia jest kreator. Bardziej wytrawni mogą od razu pisać formację. Kreator podpowiada, co należy określić. Wprowadzamy dane. Jeżeli znamy obiekt, możemy wybrać obiekt. Jeżeli nie, wprowadzamy tylko informacje, czego oczekujemy, czyli na przykład jakim obiektem biznesowym chcemy realizować. Tutaj jest wskazane zlecenie robocze. I zgłoszenie możemy na przykład wskazać, do kogo przekazać. Tutaj to przekazanie to jest kwestia taka umowna, bo to może być zarówno konkretny użytkownik, jak i wskazaną osobę do kontaktu dla tego klienta, jak i kolejka, do której to może trafić. I opisujemy, co się dzieje. Takie zgłoszenie trafia momentalnie do systemu IFS, w którym jest odczytane log tego zgłoszenia, jest na bieżąco rejestrowany i dalej będzie obsługiwane. Otóż możemy, operator, ja sobie przyjąłem ścieżkę, że najpierw zapoznam się, jak wygląda realizacja kontraktu serwisowego z tym klientem, ale jak Państwo widzicie, tutaj na tym menu od razu mamy zaprezentowane inne możliwości, czy możemy się komunikować z klientem również za pośrednictwem maila. W kontekście tego zgłoszenia możemy utworzyć inne elementy, utworzyć bądź otworzyć bezpośrednio z tego zgłoszenia. Także system nam już podpowiada kontekstowo, jak się powinniśmy, znaczy prowadzi nas de facto, prowadzi operatora przez system. Następnie wchodząc w kontrakt serwisowy, możemy podejrzeć, jakie są zawarte umowy, czy te umowy są ważne, czy nie, jak generalnie układa się współpraca z danym klientem, czy są jakieś problemy z płatnościami, czy nie, i jakie mamy obowiązki wobec tego klienta, czyli na jakich warunkach SLA jest podpisany ten kontrakt, czy też te poszczególne umowy, które mamy. I wreszcie możemy przejść do tego, jakie usługi świadczymy i w odniesieniu do jakich obiektów. Tutaj mamy drzewko
projektu, który tego kontraktu, który świadczymy, i w zakresie obsługi awarii mamy następujące obiekty, które możemy tutaj bezpośrednio z tego miejsca przejść sobie do struktury bądź do nawigatora takiego obiektu i odnieść się do tego zgłoszenia, które było złożone. Dotyczyło to układu zasilania energii elektrycznej. Widzimy, że ten obiekt, tutaj wyszliśmy już do nawigatora obiektu. Widzimy, że rzeczywiście jest takie urządzenie pomiarowe. Mamy informację o obiekcie funkcjonalnym bezpośrednio dostępną z tego drzewka, czyli możemy sobie przechodzić przez wszystkie elementy tej infrastruktury. Tutaj podkreślam to po to, że też w opisie informowałem Państwa, że system umożliwia elastyczne przechodzenie, uzyskiwanie informacji bezpośrednio z, jakby będąc w tym streamie, w tym tak zwanym workflow, który nas prowadzi przez system w te miejsca, w które powinniśmy trafić. I sprawdzamy od razu adresy dla tego klienta, dla tego obiektu. To jest Warszawa, ulica Jagiellońska 71. I to, co decydujemy się zrobić, operator się decyduje, to utworzyć zapotrzebowanie serwisowe na wykonanie, na usunięcie tej usterki, tego problemu, który się pojawił i został zameldowany przez użytkownika, przez klienta. Zapotrzebowanie serwisowe. Pewne elementy wypełniają się od razu, pewne dopisujemy. Adres oczywiście, typ, kod klienta, numer klienta i tak dalej. Działanie. To powinniśmy wpisać, bo tutaj jest jakby wskazanie, nasza decyzja, co zamierzamy, jak zamierzamy obsłużyć to zgłoszenie. I od razu pod spodem mamy taki panel kontekstowy, który umożliwia nam wyświetlenie różnego rodzaju załączników. Akurat w przypadku zapotrzebowania serwisowego mamy tutaj podpięte załączniki typu dokumenty, nośniki, odwzorowanie pozycji, czyli zaprezentowanie tego adresu na mapie. Ten serwis jest realizowany przez Bing Maps i właśnie w taki sposób może to zaprezentować. Także tutaj mamy, że tak powiem, możliwość podejrzenia różnych elementów, będąc na tym samym ekranie. Dalej to zlecenie jest przetwarzane już jako przygotowanie zlecenia, czyli po zgłoszeniu, po przyjęciu tego zgłoszenia trafia do działu, który zajmuje się jego realizacją. To jest, od razu dodam taki komentarz, ponieważ zwykle na prezentacjach pojawiają się tego typu pytania, że tych operacji jest dość dużo. No, zależy od tego, w jaki sposób chcemy obsłużyć. Bywa i tak, że zgłoszenia są najpierw obsługiwane, a później rejestrowane, ponieważ taki jest tryb realizacji. Natomiast ja wybrałem sobie ścieżkę taką, która pokazuje, że określonego rodzaju informacje mamy miejsce do tego, żeby je wprowadzić. Tutaj też od razu dodam informację, że taka formatka wygląda dość pokaźnie, jeżeli chodzi o zawartość informacyjną, ale proszę się tym nie przerażać, jako że nasz system ma możliwość elastycznego ustawiania zawartości informacyjnej ekranów, czyli zarówno chowania, jak i dokładania nowych pól, których na przykład by zabrakło, choć jak zauważyłem, one są, te formatki są dość obszerne informacyjnie, więc raczej podczas wdrożeń określamy, jaka zawartość ma być ukryta, która, a pokazana tylko ta, która jest wystarczająca do obsługi. W zadaniu określamy, jakiego rodzaju zadanie będzie do wykonania. Tutaj chciałem zwrócić uwagę, mamy takie pole ID pracy standardowej. W przypadku typowych prac, gdzie wiemy, jaka będzie zawartość, żeby zdefiniować pracę, musimy określić, jakie czynności wykonamy, jakie materiały, jakie oprzyrządowanie itd., to praca standardowa w systemie IFS to jest taki przepis, taki zestaw, który od razu wprowadza nam wszystkie te informacje do zlecenia roboczego. Zatem wprowadzając określone ID pracy standardowej, mamy
specyfikacje operacji, które są do wykonania w ramach takiej operacji, jak i również materiały, które będą nam potrzebne, jak i również oprzyrządowanie. Jeżeli będzie nam potrzebne, zapewne będzie nam potrzebny samochód serwisowy, może jakiś zestaw. I przechodząc już na operację, w tej chwili możemy się zastanowić, kto powinien wykonać te prace, które z pracy standardowej wynikały. I tutaj system nam pomoże w takiej wersji jeszcze bez harmonogramowania zaawansowanego, podpowie nam, jakich pracowników można przypisać do tego zlecenia. Tutaj przechodząc sobie pod prawym klawiszem przydziel pracowników, system na bazie informacji, czyli w jakim interwale czasowym poszukujemy pracowników, z jakimi uprawnieniami, z jakiego wydziału, który jest też określa geografię położenia tego miejsca, z którego będzie obsługiwane dane zlecenie, proponuje nam pracowników, których następnie możemy zaalokować do tych konkretnych operacji. Po zaalokowaniu mamy operację i zaalokowanego pracownika i możemy przydzielić to zadanie do obsługi mobilnej. Znaczy nie zadanie, tylko zlecenie, czyli całe zlecenie przydzielamy do obsługi mobilnej. W tym momencie status zlecenia zmienia się na przypisane, natomiast pracownik, który jest zalogowany do systemu, czyli chodzi sobie z uruchomioną aplikacją, otrzyma takie oto powiadomienie, które go zaalertuje, ale równie dobrze może je otrzymać na przykład SMS-em też i będzie mógł wtedy uruchomić aplikację. Jakkolwiek to już jest sprawa dowolna. Po otwarciu aplikacji mamy informację, że przypisano cię do nowego zlecenia roboczego. Co powinno nas takiego pracownika zaintrygować, żeby sprawdzić, jakie to zlecenie. Po otwarciu tutaj mamy przegląd zleceń roboczych i tutaj u góry mamy owo zlecenie, uszkodzony licznik energii. Podejmujemy to zlecenie, akceptujemy i w tym momencie status w centralnej bazie też zmienia się, informując i operatora, co się z tym zleceniem dzieje, jak również dając nam informację w postaci logu, kiedy takie zlecenie zostało zaakceptowane, co później może nam pomóc w dochodzeniu swoich praw w przypadku jakichś roszczeń ze względu na spełnienie bądź niespełnienie warunków SLA, które wynikają z umowy. Następnie pracownik może w zależności od tego, w jaki sposób będzie odmeldowywał swoją pracę, może zameldować, że jest w drodze i następnie skorzystać z, jeżeli tutaj mówimy o Androidzie, to z Google Maps, które na podstawie adresu wyznaczą to miejsce, ewentualnie pomogą dojechać. Kolejny element, docieramy na miejsce, to też jest taka transakcja logu, który mówi, że w tym momencie pracownik dotarł na miejsce i rozpoczyna pracę związaną ze zleceniem. W tym momencie mamy do dyspozycji różne czynności, które możemy wykonać, posługując się przyciskiem dalej, który jest, jakby prowadzi pracownika w przypadku zaraportowania tych rzeczy, które są potrzebne, żeby ta informacja była później wartościowa dla całego systemu. No tutaj przyciskając dalej przechodzimy do kolejnych elementów, ale możemy też sobie wskazywać, które z tych poszczególnych sekcji chcemy przejrzeć i ewentualnie zaraportować. Tutaj mamy opis zadania. Następnie możemy wejść w materiały, bo jako że materiały są nam potrzebne, ten licznik prawdopodobnie trzeba będzie wymienić. W związku z tym wchodzimy w listę materiałów. Natomiast w naszym magazynie podręcznym, tutaj też warto dodać ten
To rozwiązanie pozwala zarządzać magazynkiem podręcznym. Mamy dostępny konkretny licznik, który wydajemy, ilość nam się podpowiada sama, także tylko generalnie polega to na dopisaniu, do jakiej operacji dotyczy ta wymiana i zapisaniu tej transakcji wydania. Aplikacja mobilna umożliwia również zarejestrowanie prac w postaci fotografii czy filmików. No, ale generalnie mówimy o fotografiach, na przykład fotografowanie tego uszkodzonego, wymienianego sprzętu po to, żebyśmy mieli później to do swojej analizy. Możemy tu wybrać albo plik, albo wybrać obraz z kamery i zrobić zdjęcie. Następnie kolejna funkcja, jeżeli przyciśniemy dłużej palcem w te miejsca, w których jest opis, to system wchodzi w skaner kodów. Jeżeli urządzenie jest wyposażone, to urządzenie mobilne, skaner kodów profesjonalny, no to oczywiście uruchomi to urządzenie. Jeżeli nie, to uruchamia kamerę i wtedy pozwala na zeskanowanie takiego kodu paskowego i nadanie odpowiedniej nazwy, co może się wiązać na przykład z sygnaturą danego sprzętu, który jest zainstalowany w odpowiednim miejscu. Później będziemy mieli jego historię, bo ten numer zapewne będzie unikalny. I raportowanie. Raportowanie polega na tym, że wybieramy informacje z list. Te listy powinny być stosunkowo krótkie, żeby nam łatwo było je wybierać, czyli klasyfikacja usterki. Oczywiście tutaj to jest opcjonalne, dlatego że być może nie ma akurat potrzeby w przypadku wymiany, żeby raportować. Natomiast dla tego przykładu chciałem Państwu to zaprezentować. Tutaj przy okazji od razu pokazuję, że na tych listach mogą się przeróżne czcionki pojawić. Nie po to, że akurat chciał wybierać napisy, które są niezrozumiałe, natomiast dla pokazania, że nie ma tutaj ograniczeń, jeżeli chodzi o różnego rodzaju czcionki, które w sprzęcie w różny sposób mogą być zdefiniowane. Przypisuję właśnie w taki sposób z list kody tego raportu. Ewentualnie mogę dodać opis, tutaj jak na dole. Następnie mamy możliwość zebrania potwierdzenia od odbierającego tą pracę. Tu jest podpis od strony klienta, tu jest podpis mój i w efekcie w oparciu o te materiały mogę wygenerować raport, który ma całą zawartość tych elementów, które były wprowadzone do systemu albo które się przeniosły w sposób automatyczny, czyli informacje o tym, co zostało wykonane, w jakim czasie zostało wykonane, czy ewentualnie były jakieś demontowane elementy i podpisy oczywiście. Tak, ten raport mogę wysłać, zapisać bądź zakończyć zlecenie. Tak, jeżeli wysyłam, mogę od razu wykonać to z tego urządzenia mobilnego i po zakończeniu tej czynności system pyta mnie, co chcę zrobić, czy chcę ruszyć w drogę powrotną, czy zwrócić to zlecenie. Zwrot oznacza, że ja go już przestaję obsługiwać i ono wraca do systemu, je podejmuje zwrot i wtedy zlecenie otrzymuje status wykonane i mogę się przyjrzeć, co zostało na nim zaraportowane. Od strony raportu wykonania te elementy, które tam widzieli Państwo zaraportowane, od strony dokumentów, nośniki, które te fotografie, które zostały wykonane, bo to może być więcej niż jedna fotografia, raport czasu pracy. Tutaj te godziny są wpisywane, wyliczane w sposób automatyczny, bo jeżeli ja to będę robił w takim trybie, jak wykonuję i akceptuję wykonanie, to wtedy jest counter, który z zegara odczytuje czas i jakby nie zmusza mnie do tego, żeby wpisywać. Chyba że reportuję post factum, no to wtedy wprowadzam konkretne godziny, od kiedy do kiedy to robię. I raportowanie użycia oprzyrządowania. Tutaj mamy godziny zaraportowane i jest oczywiście opcja, że jeżeli to używałem dokładnie z planem, to jednym klikiem już zaraportuję wszystkie linie tego
tego użycia. I materiały, które zostały zaimplementowane, czyli wydano jedną sztukę. Tutaj od razu Państwu pokażę, właśnie w taki sposób możemy się komunikować pomiędzy zleceniem, a znaczy tak widzimy magazyn, zlecenie, tak, że widzimy zapas magazynowy, jaka jest ilość dostępna, czy jest zarezerwowane, po co to konkretne zlecenie, etc. Tutaj akurat widzimy efekt, czyli wydany ten sprzęt. A to jest informacja, która trafia do nas jakby z takiej centralnej bazy produktów, ponieważ ta pozycja licznika, ona ma swój taki pierwowzór, taki katalog, który może zawierać właśnie tego typu dodatkowe informacje, jak dokumenty, jak nośniki, jak cechy, które opisują go dokładnie i mogą być propagowane do wszystkich jakby elementów, które są, które bazują na tym katalogu. W tym przypadku właśnie linia w zapotrzebowaniu materiałowym zawiera ten numer pozycji i może to dziedziczyć. To nie jest konieczne, ale tutaj akurat taką parametryzację zrobiłem pod kątem tej prezentacji. No i oczywiście możemy zobaczyć, jak w budżecie wygląda wykonanie tego zlecenia. Budżet możemy w zleceniu możemy określić, w cudzysłowie mówiąc, z palca. Jeżeli wprowadzamy w planie, tak jak my żeśmy to zrobili w tej prezentacji, jakieś wartości, no to wtedy tworzy nam się plan, a po zaraportowaniu, po zarejestrowaniu robocizny, materiału, mamy koszty rzeczywiste i tak jak widzimy, omal się nam zgodziło, więc nie ma powodu do niepokoju. Dodatkowo jeszcze dodam, bo tam też był ten fragment, że możemy pomocą tej aplikacji rejestrować pomiary w terenie. To jest tutaj kolejny kafelek w aplikacji, mierniki. Te elementy, jak obiekty, mierniki, one nam trafiają automatycznie do urządzenia w związku z takim zleceniem. Jeżeli jedziemy w określone miejsce to i wiemy, że tam jest system, wie, że tam jest miernik, no to przekazuje nam informację na urządzenie o tym, o takim mierniku i możemy, urządzeniu pomiarowym i możemy zarejestrować informację bądź odczytać ją, gdybyśmy mówili o czymś bardziej zaawansowanym, czyli na przykład czytniku zbliżeniowym ewentualnie, ale to już zależy od urządzenia, tak, zarejestrować tą określoną wartość. I w rezultacie po stronie bazy mamy całą historię odczytów, które za pośrednictwem urządzenia mobilnego również zostały wprowadzone. To widzimy tutaj po prawej stronie, utworzone przez PL Demo 5, to jest użytkownik, który działał urządzeniem mobilnym, a PL Demo 4, użytkownik, który działał lokalnie. I teraz można powiedzieć tak, że to był tylko jeden z elementów, który Państwu zaprezentowałem, ale on ma wpływ na całą resztę, bo mówiliśmy o wyposażeniu, czyli tej infrastrukturze, którą się opiekujemy, czy to naszą, czy naszych klientów, jak również prace, które są wykonywane, które niosą ze sobą koszty. I my możemy przeglądać je w naszym systemie w takich ekranach, które są parametryzowalne i mogą być dostosowane do takiej zawartości informacyjnej, jakiej oczekuje użytkownik. My nazywamy te ekrany IFS Lobby. Jest to pełna informacja na jednym ekranie. To są przykłady takich ekranów, gdzie mamy na określonym w postaci takich kafelków bądź wykresów zaprezentowane informacje, które zbierają dane z całego systemu i prezentują je w takiej formie, w takim kolorze, żeby nas alertować bądź uspokajać, w zależności od tego, jaka jest sytuacja, najlepiej dla użytkownika. Tutaj możemy sobie wybierać parametry, oczywiście, czyli jeżeli ta zawartość informacyjna ma nam odpowiadać określonej grupie obiektów, to możemy sobie wskazać określone umiejscowienie, którego dotyczy. Tutaj mamy na przykład lobby, które prezentuje
dane określonego obiektu, więc dany konkretny obiekt możemy wskazywać, będziemy mieli historię, cechy techniczne, jakie zlecenia historyczne, jakie warunki SLA dla tego obiektu, jaki jest budżet w zależności od rodzajów, wskaźniki, średni czas pomiędzy uszkodzeniami, średni czas do uszkodzenia i tak dalej. Po kliknięciu możemy wchodzić w szczegóły i robić tak zwany drill down. Teraz, że tak powiem, w biegu przejdę do opisu dynamicznego harmonogramowania pracy, czyli tego elementu, który jest kolejną cegiełką, która może zainteresować, jak wspomniałem wcześniej, te firmy, które mają stosunkowo dużą grupę pracowników. I teraz kilka elementów, które może uzmysłowią Państwu, w jaki sposób i czemu warto stosować takie rozwiązanie. Mamy wymiarów, my żeśmy je pogrupowali w 5 grup, które powodują, że muszą być one, te elementy muszą być uwzględniane przy zaplanowaniu pracy określonego pracownika i przy przydzieleniu mu określonych zadań. Są to uwarunkowania geograficzne, czyli skąd ruszamy, dokąd jedziemy. Są uwarunkowania związane z możliwościami, czyli w jakim trybie pracuje dany pracownik, czy to są zmiany, czy to jest tylko dniówka, czy jest na żądanie, jakie ma aktualnie przypisane zadania, jaki rodzaj pracy, czy to jest praca pilna, niepilna, awaria, czy tego samego dnia, czy może być odleczona, jakimi warunkami jesteśmy związani z naszym klientem, jeżeli świadczymy pracę dla klienta, czyli w jakim czasie powinniśmy zrealizować, na które to są warunki, które narzuca umowa. I reguły biznesowe, uprawnienia tych pracowników, jakie posiada, w jakim regionie się znajduje, czy inne ograniczenia, bo tutaj jest możliwość oczywiście definiowania stałe bądź zmienne, jak na przykład dostępność danej lokalizacji, czy ona jest dostępna przez cały czas, czy tylko w określonych godzinach. I w tym momencie rodzi nam się cała masa różnych reguł biznesowych, które muszą być wzięte pod uwagę, a jeżeli są, to w tym rozwiązaniu możemy je obsłużyć w standardzie. I co w efekcie otrzymamy? Systemową kontrolę pracy. Bardzo precyzyjne zdefiniowanie priorytetów do poszczególnych zadań. Praktycznie 95% obsługa automatyczna, czyli nie wymagająca pochylenia się dyspozytora nad wszystkimi przypadkami, a jedynie nad wyjątkami, co w zasadniczy sposób usprawnia tą pracę i podejmowanie decyzji od razu, w tym momencie, kiedy jest ona potrzebna, bo w danym momencie, jak zostanie zarejestrowane zgłoszenie, ono od razu trafia do harmonogramu i jest obsługiwane według najlepszej metody. A teraz, co to znaczy najlepsza? Z jakim zagadnieniem technicznym mamy tutaj do czynienia? Otóż, jeżeli sobie wyobrazimy, co wynika de facto z matematyki, jak mamy dwóch pracowników, cztery zadania, to mamy 120 kombinacji, w jakich mogą być te zadania przez tych pracowników rozwiązane. Natomiast jak już liczba zadań nam wzrasta o 1, to już mamy ich 720. Jeżeli liczba zadań wzrośnie do 10, a liczba pracowników do 4, czyli dwukrotnie się zwiększy, to jest już pokaźna liczba rozwiązań. A w przypadku, kiedy mamy 5 pracowników, 30 zadań, jak widzimy, jest to ponad 12 milionów razy 10 do 30 rozwiązań. To pokazuje, jak się skomplikuje. Oczywiście człowiek sobie radzi z tymi rozwiązaniami, bo człowiek nie bierze pod uwagę rozwiązań, które są, że tak powiem, zupełnie nieodpowiednie, tak? Że nie będzie wysyłał jakąś dziwną drogą. Natomiast jeżeli takowa jest w ogóle w kombinacji, no to tutaj system też pewne możliwości musi sprawdzić, żeby się zorientować i wybrać, czy ten czas obsługi będzie najlepszy. Tutaj mamy przykład zdarzeń i dwóch serwisantów, którzy mają je obsłużyć. Pytanie, jaka kolejność realizacji jest najlepsza? Trudno powiedzieć na pierwszy rzut oka.
My może byśmy sobie to nawet wymyślili, prawda, bo to będzie na sposób graficzny nawet rozpoznawalne przez człowieka. Natomiast w przypadku, kiedy mamy na przykład regionalizację, to już sprawa wygląda troszeczkę inaczej, co jest typowym rozwiązaniem firm, które zawiadują infrastrukturą. Otóż tu jest przykład infrastruktury, w której w danym momencie, w danym regionie mamy 15 zdarzeń, a w innym regionie mamy 7 zdarzeń, w innym 8, na każdy przypada jeden serwisant. Zdolność, potencjał takiego serwisanta to jest 10 zadań na dzień, czyli w sumie mamy do obsłużenia 30 zadań. Patrząc przez ten pryzmat tych regionów, to w jednym obsłużymy 7 wszystkie, w drugim 8 też wszystkie, a w trzecim, tam gdzie jest 15, tylko 10, w związku z tym 25 zadań. Czyli 16% będzie niewykonanych, bo po prostu fizycznie ten pracownik tego nie ogarnie. Natomiast jak sobie wyobrazimy elastyczne podejście do tego tematu, no to jak najbardziej starczy nam zasobów do tego, żeby obsłużyć. Te przykłady są oczywiście proste i przemawiające, to nie znaczy, że one w naturze tak występują, bo rzeczywiście na to są ciut trudniejsze. I przy takim układzie, kiedy możemy system zacząć do tego, żeby nas wspierał, możemy obsłużyć wszystkie zadania. I teraz z punktu widzenia samego, jakby powiedzieć, systemu i jego widoku, ten pracownik, który jest w terenie, on tego nie odczuwa, bo on, tak jak poprzednio na tym poprzednim przykładzie, jak Państwu pokazywałem, dostaje informację na telefon poprzez zlecenie mobilne i tam je obsługuje. Natomiast tutaj jakby wyższość tego rozwiązania nad tym poprzednim jest taka, że jeżeli trafiają nam określone zadania, które muszą być wykonane w określonym czasie i mamy zasoby, które można do nich przypisać, to system już sam przypisze te zasoby i przekaże informacje. Oczywiście wcześniej pobierze informacje z urządzeń mobilnych, w jakim momencie dany serwisant gdzie się znajduje, bo uwzględnia również uwarunkowania geograficzne. I w tym momencie to przypisanie jest naprawdę adekwatne do sytuacji, która jest w danym momencie. Także tutaj kilka ekranów, tylko że pracownik pracując na tym telefonie praktycznie przegląda podobne ekrany, to oczywiście język jest tylko inny, natomiast tutaj widzimy tylko, jak się linia czasu przesuwa i są te zadania są przydzielane. Natomiast tu z prawej strony mamy taki panel wyjątków, które pokazują operatorowi, czyli dyspozytorowi, że są jakieś alerty, które powinny być obsłużone właśnie przez dyspozytora. I wtedy on może zdecydować o tym, jak powinny być przypisane określone zadania. Dodatkowo ten system pozwala nam na ten blok funkcjonalny, pozwala nam na planowanie zatrudnienia. W sytuacji, kiedy wiemy, że nie wystarcza nam zasobów do tego, żeby obsłużyć zadania, których jest coraz więcej. W sumie to dla dostawcy jest lepiej, żeby miał więcej pracy, bo będzie miał zapewne większe przychody. Natomiast jeżeli ma niewystarczające zasoby, no to może się okazać, że wszystkie te zadania będą opóźnione i kary mogą przewyższyć przychody. W związku z tym system umożliwia, to jest dodatkowy blok funkcjonalny, który umożliwia zaplanowanie takich symulacji, ile mi potrzeba pracowników, żeby obsłużyć takie konkretne zadania. I w tym konkretnym przypadku, jak sobie zaplanuję, że chcę obsłużyć 100% przypadków, system podpowiada mi, że to będzie 5 dodatkowych pracowników tutaj na zielono wskazanych, włącznie z tym, że pokazuje, w jakich lokalizacjach oni powinni być umiejscowieni, czyli gdzie ich, że tak powiem, home, ta baza powinna być, albo w pobliżu jakiego punktu. Możemy sobie to wyraportować, możemy sobie to zaprezentować na mapie, w jaki sposób te konkretne zadania na dany dzień, który nam się nie udało obsłużyć, byłyby obsłużone, gdybyśmy mieli tych dodatkowych pracowników i jak harmonogramowo by to wyglądało. To jest symulacja, czyli co by było gdybyśmy mieli tych pracowników. I kolejny blok, który to już bardzo szybko chcę Państwu pokazać. Otóż, ale warto, bo tutaj mówimy o integracji z bardzo istotnym elementem, integracja z systemami GIS. Otóż mamy taką integrację zaimplementowaną i użytkownik może poprzez interfejs naszego systemu wyciągać dane pod
rozkłady, mapy, obiekty GIS na ekranie aplikacji ERP-owej i odwrotnie, aplikacja ERP może udostępnić dane do aplikacji GIS o informacje biznesowe na temat na przykład kosztów takich, kosztów obiektów eksploatacji, takich obiektów, które są zwizualizowane na mapie. Także jest przede wszystkim odzwierciedlenie obiektów, które są na mapie GIS z obiektami, które są w systemie IFS. To jest jeden z istotnych elementów. Właśnie to zaskutkuje tym, że będąc na mapie możemy sobie podejrzeć parametry niekoniecznie wpisane do GIS-u, tylko wyciągane z obszaru właśnie ERP. I wchodzić w szczegółowe informacje, przy czym warto tutaj podkreślić, że jakby zakres tych informacji też jest w pełni konfigurowalny, także możemy sobie zakładki na takiej formatce i akcje, które możemy z niej wykonać, precyzować w zależności od tego, jak kontekstowo użytkownikom będzie najlepiej. Na przykład możemy utworzyć bezpośrednio z mapy zlecenie serwisowe, które pobierze informacje na temat obiektów, których dotyczy. Tutaj akurat Państwo widzą specyfikację, która dotyczy obiektu liniowego, także mamy elementy, gdzie mamy określone długości, przesunięcia i ID obiektu liniowego. Także tutaj ten przykład jest bardziej adekwatny do tego typu struktury. Później na mapie pojawia nam się informacja, że w tym miejscu jest realizowane zlecenie robocze. Także generalnie wbudowana integracja systemu IFS Application z systemami GIS stanowi platformę bardzo elastyczną, która pozwala na połączenie tych dwóch sfer, geograficznej i biznesowej, bez konieczności uruchamiania wielu systemów. I teraz tylko trzy słowa na temat, bo trzy slajdy. Orange to jedna z firm Orange France Telecom we Francji, która zakupiła nasze rozwiązanie, to dynamiczne harmonogramowanie zasobów. I teraz Orange'a generalnie nie muszę przedstawiać, ale z punktu widzenia liczby pracowników to warto zwrócić uwagę na te ilości. Natomiast personel pracujący w terenie to jest 8,5 tysiąca pracowników własnych, 3,5 tysiąca podwykonawców. Tam jest kilkunastu dyspozytorów, którzy muszą nadzorować pracę, tak czy inaczej, mimo że jest system. Niemniej trudno sobie wyobrazić, żeby bez systemu można było zarządzać pracą takiej liczby ludzi. I otrzymano wymierne korzyści. Poprawa realizacji SLA o 39% w stosunku do tego, co było zanim system był wdrożony. Czyli były jakieś inne systemy, ale akurat nie IFSM, WFM. Poprawa efektywności pracy techników w terenie, przez co obniżenie kosztów podróży i obniżenie pracy w nadgodzinach i korzystanie z usług podwykonawców. Druga firma to Darty, to jest firma, która na terenie Francji jest dystrybutorem sprzętu elektronicznego, specjalistycznego, zatrudnia ponad 11 tysięcy pracowników, ma ponad 200 magazynów, 9 centrów obsługi klienta, 41 centrów serwisowych. I firma realizuje rocznie ponad 70 tysięcy dostaw do siedzib swoich klientów, z czego po wdrożeniu dynamicznego harmonogramowania zasobów zdecydowanie odnotowała poprawę realizacji SLA, ale co ważne, poprawę również przewagi konkurencyjnej na swoim rynku. Jest to klient od 2012 roku, a liczba pracowników pracujących w terenie to 2000 ludzi. I tu Państwa zachęcam do wejścia na tą stronę, która jest wymieniona tutaj w podtytule, ponieważ to jest klient, który wystawił nam takie świadectwo, ale to niekoniecznie świadomie, bo dlatego, że on opisuje swoją działalność, a używa właśnie mobilnych zleceń, opisuje swoją działalność, ale w oparciu o system, który właśnie dostarczył IFS. Także zapraszam Państwa, żeby skorzystać. Tu już ten film sam, to jest bodajże 10 minut, opowiada o tym, co zostało wdrożone i w jaki sposób. Myślę, że niewiele odbiega od tego, bo troszkę starsza wersja od tego, co Państwu dzisiaj ten przykład pokazałem. Podsumowując, zaprezentowałem Państwu architekturę funkcjonalną i pewne elementy, które tej struktury, tej architektury dotyczą, w taki sposób, że można je wykorzystać w firmach, które nadzorują bądź są właścicielami, bądź wykonują usługi na infrastrukturze, rozproszonej infrastrukturze
majątkowej, która wymaga pracy w terenie, zarówno dla wielu pracowników jednocześnie w terenie, jak i dla węższego grona, ale tak, żeby można było korzystać z systemu, będąc poza siedzibą firmy. Generalnie, jakbym miał powiedzieć, dlaczego warto wybrać rozwiązanie IFS, bo ma bardzo przyjazne środowisko pracy. To są komentarze od naszych klientów. Posiada wbudowane narzędzia zarządcze, posiada wbudowaną mobilność. Ponadto ma szereg funkcji biznesowych. W tym w szczególności tutaj wskazałem remont i serwis, czy praca mobilna, czy dokumentacja, czy obsługa logistyczna, czy projekty, ale oczywiście ten szereg jest dłuższy, dlatego że tak jak Państwo widzieli na tym jednym z pierwszych slajdów na cegiełkach, tam ich jest sporo. I efektywnie przy zintegrowanym rozwiązaniu możemy uzyskać bardzo dobre TCO, żeby koszt obsługi był niższy. I posiadamy doświadczenie referencyjne i wdrożeniowe u wielu klientów, również na terenie Polski i Europy. I zapraszam Państwa, jeżeli są jakieś pytania, zostało jeszcze około 5 minut. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Państwa przez te 55 minut. Dziękuję Panie Marku. Nie. Prezentacja była bardzo ciekawa, jak Pan Marek wspomniał. Szanowni Państwo, teraz jest czas dla Państwa, można zadawać pytania. Prosiłabym je wpisywać w okienku czatu bez polskich znaków. Zaczekamy troszeczkę, żebyście mogli Państwo się zastanowić, co można by było jeszcze zapytać. I wtedy też ja po prostu przeczytam je na głos i Pan Marek odpowie. Ja tutaj dodam tylko, że właśnie wyświetliłem slajd z namiarami na mnie. Jeżeli by Państwo chcieli takie pytania zadać bezpośrednio, to ja zapraszam oczywiście do kontaktu zarówno przez maila, jak i przez telefon. Będę służył Państwu swoją wiedzą tak najlepiej, jak potrafię. Dobrze, to w takim wypadku czekamy na pierwsze pytania, damy Państwu troszeczkę czasu i mają Państwo troszeczkę więcej minut niż te cztery, które wskazują do 11. O, widzę, mamy pierwsze pytanie. Chciałabym zapytać, gdzie można pobrać wersję na Androida? Wersję na Androida, wersję demo można pobrać ze sklepu Play. Jak wejdziemy do sklepu Play, to tutaj można oczywiście wyszukać po trzech literkach IFS i te aplikacje, których ikonka ma taką właśnie purpurowy kolor i okrągły kształt, chociaż jest kilka kwadratowych, to są wersje demo. Akurat jeżeli chodzi o tą wersję Mobile Vocoders, no to ona jest szczególna, bo jej funkcjonalność jest dość rozbudowana jak na aplikację smartfonową czy też tabletową, także jest możliwe też skorzystanie z warsztatów na przykład w naszej firmie. Rozumiem. Czy jeszcze coś dopowiedzieć w tym temacie? Na razie nie widzę. Jeżeli chodzi o kwestię dalszej, to jest, czy jest dostępna dokumentacja w celu integracji? Oczywiście. System jest dostarczany z takim pakietem, który jest tworzony w oparciu o faktycznie zainstalowane pakiety informatyczne, tak zwane API. I taka dokumentacja do integracji zawiera informacje o tym, jeżeli chcemy na przykład wywołać jakąś usługę, to jakie parametry taka usługa musi mieć podane, żeby zwróciła odpowiednią informację i tak dalej. To jest dość rozbudowana, ale tak jak mówię, dynamicznie budowana dokumentacja. A jeszcze jest kolejne pytanie, troszeczkę już związane może nie z samymi aplikacjami mobilnymi, tylko czy jest gdzieś ogólnodostępna instrukcja do IFS 9? Ogólnie dostępna instrukcja. Tak, tak, tak. No cóż, powiem tak, no instrukcja byłaby dość opasła, dlatego my dostarczając system, dostarczamy również Państwu cały pakiet pomocy, który jest dostępny w formacie HTML. Natomiast jeżeli mamy środowiska demo, to oczywiście pod tymi środowiskami też jest dokumentacja i można z niej
korzystać. Natomiast kwestia pojęcia instrukcja jest dla mnie takim, bo jakbyśmy mówili o książce, to ona by była dość gruba, nawet bardzo gruba, więc tak, nie wiem, czy ta odpowiedź jest satysfakcjonująca. Natomiast to jest najlepszy z możliwych jakby sposobów przekazania wiedzy, żeby ona była przekazywana kontekstowo, ale również uporządkowana, natomiast w postaci książki byłaby się, bardzo szybko by się dewaluowała. A, rozumiem. Na razie mam nadzieję, że jakby odpowiedź satysfakcjonuje. Na razie pan nie dopytuje, jeżeli chodzi o instrukcję. Kolejne pytanie jest już związane znowu z aplikacją. Czy aplikacja na smartfonie łączy się z systemem za pośrednictwem chmury? Tak, jest to rozwiązanie jakiego rodzaju. Możemy skorzystać, czyli IFS ma w swojej ofercie chmurę, którą może udostępnić dostęp do określonej bazy danych, określonej instalacji. I to jest takie, nazwijmy je, IFS-owa publiczna chmura, ale jest możliwe rozwiązanie, w sumie bardziej zalecane, tak zwane on-premise, czyli żeby dany użytkownik miał swój własny opublikowany access point, do którego będzie się można logować z urządzeń mobilnych. Dobrze, oczywiście. Pan, który zadał pytanie o instrukcję do IFS-a, jest usatysfakcjonowany. Też dziękuję. Dobrze, jeżeli zaś chodzi o kolejne pytanie, to czy istnieje możliwość pracy offline? Tak, oczywiście. Ja chyba o tym nie wspomniałem nawet podczas prezentacji. Otóż aplikacja Mobile Work Orders, mobilne zlecenia robocze, jest aplikacją offline'ową i ona w momencie, kiedy jest przydzielane takie zadanie, jest dodatkowo do niego przydzielany cały zestaw informacji w postaci informacji o obiekcie, informacji o tych urządzeniach pomiarowych, które tam Państwu prezentowałem. Jeżeli ma być wykonana na przykład ankieta, już mi czasu tutaj nie starczyło na zaprezentowanie tego, ale też taka ankieta wędruje, ale mogą Państwo w tym filmiku Pindan też zobaczyć a propos ankiety. Natomiast tak, można offline'owo pracować, offline'owo rejestrując dane, one są zachowywane na urządzeniu. W momencie, kiedy uzyskujemy połączenie, one są transferowane do centralnej bazy. I na razie, jak widzę, będzie jeszcze jedno pytanie. Jeżeli będą Państwo mieli inne, coś się pojawi w trakcie, proszę zadać. Widzę, że faktycznie wszystkich interesują urządzenia mobilne, to czy układ ekranu w tym urządzeniu można zmienić? Tak. W ekranie jest możliwość wejścia w tryb administracyjny i tam możemy te pola, które są dostępne, przesuwać, jak również mamy możliwości, ale to już wymaga takiego bardzo szczególnej analizy, ale dodatkowe pola, które tworzymy w obszarze zleceń, one też mogą być prezentowane na tym urządzeniu mobilnym. Informacje z tych pól. Także tutaj jest to dość elastyczne rozwiązanie. Dobrze, panie Marku, bardzo dziękuję. Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, czy mogłabym poprosić zadać jeszcze jedno pytanie, tylko proszę napisać bez polskich znaków. Zaczekamy, panie Marku, bo jest pytanie, tylko po prostu pouciekały i nie wiem dokładnie o co zapytać, ale też zasygnalizuję, że chodzi coś o mobilnych. To poprosiłabym jeszcze raz zadać to pytanie, tylko bez polskich znaków. O, dobrze, już mam. Pytanie jest, jak wygląda licencjonowanie mobilnych urządzeń? No to jest szerszy kontekst, ale generalnie, jeżeli chodzi o użytkowników mobilnych, licencje są liczone na urządzenia. Przy czym taki użytkownik, który się loguje swoim ID, on oczywiście też musi być użytkownikiem. On ma wtedy taką klauzulę LTU, czyli Limited Task User, ale generalnie mówimy o urządzeniach, które są w danym momencie podpinane do systemu.
Czyli jest pewien limit ilościowy tych urządzeń, które mają być w jednym momencie przelogowane. Dobrze. Panie Marku, jest kolejne pytanie. Prosiłabym tylko, żeby Pan odpowiadał bliżej mikrofonu, bo teraz było Pana troszeczkę słabiej słychać. A pytanie jest związane, czy iOS 9 współpracuje z Windows XP? Jeżeli nie, to w jaki sposób uruchomić go pod Windows XP? Obawiam się, że nie. Mówię obawiam się, bo nie sprawdzałem tego, więc musiałbym sprawdzić. Zachęcam tutaj do kontaktu, ewentualnie w taki sposób, żebym mógł odpowiedzieć już twierdząco. A w jaki sposób? Myślę, że można uruchomić na terminalu, który będzie wyposażony w system, który jest już certyfikowany do uruchamiania aplikacji wersji 9. Natomiast ja bym zachęcał, żeby osoba, która zadała to pytanie, napisała do mnie maila na marek@cichosz.ifs.com, bo ja wtedy odpowiem konkretnie, dlatego że mówię teraz, to mam taką wątpliwość, bo nie pamiętam tego, nie sprawdzałem, jak jest z tym uruchamianiem, czy to jest jeszcze certyfikowane, czy już nie. Dobrze, w takim wypadku kwestia kontaktu oczywiście też jakby zachęcam. Mają Państwo właśnie kontakt do Pana Marka. Jeżeli chodzi o pytanie kolejne, ono już troszeczkę jest związane do serwisu Decyzja IT, bo chodzi o kiedy Państwo dostaną materiały z tego webinarium. Nasz zespół informatyczny musi po prostu je obrobić i sądzę, że będą Państwo mogli mieć już je spokojnie w przyszłym tygodniu. One do każdego zarejestrowane użytkownika dostaną przesłane, więc tutaj nie będzie żadnych obaw. Czy mają Państwo może jeszcze pytania już bezpośrednio do Pana Marka? To poczekamy jeszcze troszeczkę. Jeżeli się coś pojawi w trakcie, to też zachęcam do kontaktu już bezpośredniego. Pan Marek również odpowie, wtedy można po prostu na spokojnie też porozmawiać o pewnych kwestiach związanych i z prezentacją, i z samym rozwiązaniem IFS. Na razie jeszcze pytań nie ma. To szanowni Państwo, szanowni Państwo, w takim wypadku sądzę, że pomału zbliżamy się do końca. Chciałabym podziękować bardzo firmie IFS i panu Markowi za prezentację. Jak też wspominałam, ja i pan Marek zachęcam do kontaktu bezpośrednio w celu pogłębienia wiedzy i jeżeli by się pojawiły jakieś pytania, to oczywiście proszę pisać, kontaktować się, na pewno dostaną udzielone odpowiedzi. Z tej strony też bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dobrze, bardzo Państwu dziękuję, życzę miłego dnia i zapraszam na kolejne webinaria.